Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek z B-Worlda dwójeczki. Ze mną jest oczywiście Woski Woskiego, dawno na kanale nie było z B-Worlda dwójeczki. Tak jak wam obiecywałem, dotrzymałem swojej obietnicy i Woski się na kanale pojawił. Koniecznie oczywiście na samym początku zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Czekaj, bo się troszkę zapowietrzyłem. Tak, walnijcie lajka, walnijcie dzwona i koniecznie zostawcie subskrypcję. No i co, Woski, ogólnie plan na dzisiejszy odcinek, to może ja powiem, czy ty chcesz powiedzieć, jaki jest plan? A ja nie wiem, jaki jest plan. No ty nie wiesz właśnie, Woski w sumie nie wie, także słuchajcie, u Woskiego na odcinku, jeśli oczywiście nie widzieliście, to zapraszam na kanał do Woskiego, bo ten odcinek już się powinien pojawić. Łapaliśmy Pokemony i ten pomysł mi się mega spodobał i u siebie na odcinku też chciałem chociaż jednego Pokemona złapać nowego, bo mamy na razie tego Monferno i chciałem sobie kolejnego Pokemona złapać, którego również będziemy w przyszłości levelowali. U Woskiego na odcinku ogólnie był pojedynek, który miał się pojawić, także bitka była z Woskim na odcinku, także no, koniecznie wejdźcie, obejrzyjcie ten odcinek u Woskiego, bo wyszło to naprawdę spoko. O, i takiego sobie Woski na odcinku Pokemona złapał. Ale to nie będę wam spoilerował, zapraszam na kanał do Woskiego, na odcinek do Woskiego. No to co? Ogólnie tutaj mamy taką małą bazę już, bo wy jeszcze możecie tego nie wiedzieć. Ogólnie mamy wspólnych widzów, ale są też tacy, którzy na przykład Woskiego nie oglądają, bo go nie lubią. Jak? Także, także słuchajcie, tutaj mamy taką bazę małą już zrobioną i tutaj Woski już coś porobił, jakiś taki mały magazyn, skrzyneczki, o których mówiłem na odcinku właśnie, że trzeba będzie coś takiego porobić. Zobaczcie, Woski wrócił do gry, skończył mu się remont i od razu lecimy z odcinkami, lecimy... No jeszcze nie, jeszcze ma remont, ale zobaczcie, internet mu się naprawił i może już ze mną nagrywać odcinki z B-Worlda dwójeczki, także będzie coraz ciekawiej, lecimy z fabułą do przodu, nie będzie już tylko ekspienia na odcinkach tego jednego Pokemona, Monferno. Teraz, tak jak mówię, w tym odcinku spróbujemy złapać kolejnego Pokemona. O, w sumie możemy zrobić też walkę, dobra. Akcept, niech ci będzie, słuchajcie. Jeszcze tego, w ogóle nie użyłam tego Pokemona. Aha, bo ty masz tego nowego swojego użyłeś, ale on ma już 21 level, stary, to ja to na pewno przegram z tobą. No tak nie może być. O nie! O, ty, jakie uderzenie! Co ja zrobiłem teraz? Ale ten twój... Ale ten twój... Ten twój Pokemon jest słaby, nie? Co to w ogóle się wydarzyło teraz? No nie, patrz, wygram to. W końcu to wygram! W końcu coś wygram z Woskim! Jak to wygląda? Co? Nie, przegrałeś. Nice. Jeszcze myślałem... A, ty masz jeszcze drugiego Pokemona. No nie, Woski... Woski drugiego Pokemona do walki tutaj wystawił, ale level up dostałem, nice. Dobra, okej, walka. I z tym to raczej przegram, bo to jest wodny Pokemon, ja... Ty, masz wodnego Pokemona, to ja to przegram. No nie, z tym to nie ma szans, słuchajcie. U Woskiego na odcinku też cały czas przegrywałem, także... może być ciężko. Ty, ale jakiś nowy atak dostałem jakiś. Uuu, brawo. Jakiś nowy atak dostałem. Dobra, Woski, powiedz mi proszę... Tak jak ma 19 level, nie? Jak wejść w swojego Pokemona, takie jakby statystyki, takich, wiesz, wszystko, gdzie ja widzę, że, gdzie mam, jakie on ma skille i tak dalej. Ekwipunek. Pokemona. No. Prawym. Prawym. Masz statystyki. No, a gdzie są jego ataki właśnie, jak wejść w ataki jego? Ten środkowy. Poczekaj. Masz tu wszystkie ataki, jakie masz. Aha, okej. Okay. I to są moje ataki, czyli mam teraz 4 ataki. Ty, a jak ja przez przypadek atak do śmietnika wyrzuciłem, to już tego ataku nie odzyskam? Możesz, ale chyba go wykupić ponownie. Aha, czyli to gdzieś się wykupuje, okej. Okay. Ale dobra, coś fajnego teraz dostałem, jakiś fajny atak, nice. Podoba mi się. Dobra, to co, Woski, ogólnie zobaczcie sobie jeszcze tutaj jak to Woski, bo oczywiście Woski o to wszystko zadbał. Tutaj ogólnie z tych zielonych, to wytłumaczył mi Woski, bo tego nie wiedziałem, z tych zielonych tutaj kwiatków robi się właśnie te pokebale, z których później... którymi później możemy łapać właśnie nasze nowe Pokemony, tak? Dobrze wytłumaczyłem, czy źle wytłumaczyłem? Click tab, no. No tak, Stevie Minecraft, jedna śmierć już oczywiście musi być, bo jak żeby inaczej, to jest, jak to Woski powiedział, to jest B-World, więc nie mogłoby być inaczej, że Stevie musi oczywiście umierać. A dziwne by było, jakby się stało tak! Fight! O nie, no nie. Co ty masz za broń już jakąś, stary? Co ty tam masz? Podejdź ode mnie. Pół HP, no nie, chciałem cię z zaskoczenia wziąć. Ja nie potrafię z tobą, stary, wygrywać, jeszcze mi grę zlagowało. Zobacz tam, druga śmierć. No widzę, no już jest druga śmierć, jeszcze aż mi grę zlagowało z tego wszystkiego. Czekaj, daj mi swój grup chociaż żyć. No właśnie, nie wiem, to chyba coś jest nie tak, bo ty też dostałeś takiego laksa, taką ścinkę? To nie wiem, od czego to zależy. Dobra, to mi nie jest potrzebne. No tak, jasne, to od serwera zależy, a nie od nas.
Dobra. Też komputer słaby. Aha, spanko, okej, okay, dobra. W ogóle taka sytuacja chyba wygląda w Oskinie, że jak są Pokemony, to potworów zwykłych tu nie ma. No nie ma. Aha, no to też jest taki w sumie plus chyba. Aha, i co my jeszcze zrobiliśmy? Woski, co my zrobiliśmy? Aha, przyłączyliśmy, mieliśmy Peacefula, tak? A teraz zmieniliśmy. No, normal. No, teraz mamy normala, także musimy się niestety... Musimy jeść. I to może żreć. Być problem. Musimy żreć i zbierać... Tak, bardzo ładnie powiedziane, na content family friendly. Idealnie to powiedziałeś, Woski. Dobra, okej, okay, to co? Powiedz mi, co ja mam robić, bo okay, nie wiem. Jakbym chciał sobie Pokemona złapać. Okej. Okay. Dobra, to i to w ogóle co mi dałeś, to leci z tego, tak? Z tych zielonych kwiatów. Okej. Okay. Teraz dobra. Chodź tutaj do craftingu. No, jestem w craftingu i co dalej? W środku daj żółty i po bokach daj czarny. W środku żółty, po bokach czarny. Okej, okay. I to mam Ultra Ball Disc. Czyli to biorę no. sobie. A tu mam A ten Iron Disc to już mi zrobiłeś, czy jak to było? No, dostałem 5 takich. Aha, dobra, okej. Okay. To już tutaj. A jak to się kładzie? Tak normalnie na ten? Cyk, no okej, okay, dobra. Musisz wkalić w to, młotem. A, tym młotem teraz, dobra. No, atakuj to. Nie da się. Nie da się. Dobra, coś się dzieje. Okej, okay. No. Zobaczcie, i tak nam się właśnie tworzą te pokeballe. Tak, i tu, zobaczcie, teraz dostaliśmy Ultra Ball Lead. I tą dolną... Tą dolną częścią, tak? No. Okej, okay, dobra. Teraz drugą część i w taki właśnie sposób powstają nasze tutaj bale, z które później możemy sobie łapać Pokemony. Dobra, mam to zrobione i co dalej z tym mogę zrobić? Teraz, dochodzi do craftingu. Dobra, jestem przy craftingu, także... Kamienny przycisk daj. Nie mam, musisz mi dać. A nie, nie, nie mam. Nie mam przycisku, nie mam. Rób sobie. Dobra. Okej, okay, mam przycisk. I co, na środku przycisk? On na dole żelazny i na górze ten Ultra Ball. Dobra, okej. Okay. I zobaczcie, dostaliśmy takiego Ultra Balla, także naprawdę spoczko. Okej, okay, i teraz pytanie, jakiego Pokemona idziemy złapać, powiedz mi Woski? Nie wiem. Jakiegoś fajnego by było dobrze znaleźć. Ale robimy małe... Nie chcę, ja nie chcę takiego jak ty, mi się on nie podoba. Ptaka też nie chcę, chodź, się rozejrzymy chwilę gdzieś. Trzeba go podpalić, bo innym sposobem, to jest taki troszkę oszukany sposób, bo tak to można by było z nim walczyć chyba. Złapać, ale... No właśnie o to chodzi, że lepiej chyba go podpalić. Tylko ja nie chcę lasu może podpalić. No właśnie o to chodzi, może nie na drzewie, weź go trochę na dół. O, najsik. Najsik, najsik, najsik. Palaj go. Pal się. Co? Czekaj, bo to może ciężko, ja on jest straszny. Dobra, jest. Także słuchaj, bo on ma 25 poziom, stary. Ja nie mogę. I słuchajcie, jak ten Pokémon będzie miał, ile tam mówiłeś? 5 punktów zdrowia, tak? 5 HP jak będzie miał, to wtedy będzie można go złapać. Woski, jak się patrzy w ogóle na tego Pokémona. Żebyś mi go nie zabrał, cwaniaku, zaraz, ty. Dobra, pali się, także jest dobrze. Dosyć szybko mu to HP schodzi, także jest okej. Okay. Dobra, 40 HP, ale ty stary i on ma HP, nie? W ogóle. Dobrze, dobrze. Podoba mi się. Co? Mój miał tylko 60, że... No twój 60... A weź jeszcze pokaż tego swojego Pokemona, jak możesz. Zaprezentuj. A możesz dwa Pokemony wyrzucić? Możesz, nie? Ha. Możesz. O, nice, zobaczcie. Ile? 7, dobra. 6. Mogę rzucać? Rzuciłem! Rzuciłem! Okay, jest tu Pokemon. Jest, zobaczcie. I... O, udało się! Udało się, nice. Tak, słuchajcie, nie zawsze to jest tak, że Pokemon po prostu się przyjmie. W ogóle to jest ona, także... To jest ona, słuchajcie. Także no spoko. I teraz pytanie, czy jak go rzucić? Bo jak wcisnę R-kę, to rzuci mi się Monferno, nie? A jakbym chciał rzucić tego drugiego... Aha, strzałka w dół. Okej, okay, nice, dobra, widzę. Zobaczcie, tada! Od razu, ej, a wiesz, że to przegrasz, star. A ja mam... Ale ty jesteś cwaniak, nie? Ja mam tylko 3 punkty zdrowia. Ale ty jesteś cwaniak. Jakbym miał full HP... W ogóle fajne ataki ma. Jakbym miał full HP, to bym cię rozwalił. No super. 900 expa. 900 expa dostałeś? Jaki cwaniak. Jaki cwaniak, no nie. A wiesz co? Haha, ja zrobię tak. Jeszcze mam Monferno. Aha. Aha. Kamuflażu.
Możesz sobie zamienić tak w trakcie? Możesz, nie? No. Dobra, zobaczymy. O! Jedno... Jaki atak dostałeś teraz, nie? To było dobre. Jeszcze żyjesz? Zmieniam Pokemona. Co? Serio mogłeś sobie tak po prostu zmienić? No nie wierzę w to. Ale i tak, to, ty, jak wygram, to będzie dobre. Ja mam mega, tylko... Nie wiem, czy z tą wygram w sumie. Zobacz no na to, dawaj, zobacz dawaj. Zobacz na to, no zobacz. Wow, ale żyje, jeszcze żyje. Ale bo ty masz wodnego Pokemona, to trochę tak teraz... Jak ja mogę sobie zmienić? A nie, nie mogę zmienić, bo tamtego mi zabiłeś. To ciężko. To lipa. Lipa słabo, mega słabo. O, niestety. No i niestety, Woski jak zawsze musiał mieć szczęście, nie? Drugi poziom. Ej, 22 poziom na wszystkich Pokemonach. Ty jesteś taki szczęściarz. Ja mam na jednym 19... Co? Co tu się... Co? Ej, czemu moje Pokemony się biją? Czy to nie są moje? Czy to jest inny jakiś po prostu taki sam? Nie, to jest inny. To jest inny, nie? Ale też, to ja z nim przegram. No dobra, niech będzie. No nie, no. Y, żeby z, ten, w spektatora wejść. Y? I zobaczymy. No, jestem teraz jako spektator walki. O, czekaj, bo przez przypadek uciekłem z walki. Dobra, okay. Nieważne. Okej, okay, coś jeszcze, jakiś plan mamy? Coś, jakiś pomysł masz? Bo ty, Wocki, masz zawsze fajne pomysły na odcinki. Bo tu ogólnie gdzieś, bo ty miałeś w ogóle powiedzieć, nawet nie powiedziałeś ani u siebie na odcinku, ani u mnie, że będziemy robić stację jakąś taką już badawczą, nie? Czy coś? Co, jeszcze raz? Stację kosmiczną. No, stację kosmiczną będziemy robić już powoli taką. I później będziemy z tej stacji lecieć w kosmos. W ogóle, ty widziałeś, ja ci to już mówiłem, czy ci nie mówiłem, co widzowie pisali, że jak wy chcecie w ogóle Pokemony w kosmos? Przecież one się tam wezmą. O, dzięki za siekierkę. One się tam wezmą i nie będą miały tlenu i one będą umierać. Ile tego lasu tutaj wycinamy? Nie wiem, tylko trochę tutaj trzeba. W ogóle, a nie, myślałem, że nie ma miejsca. Trzeba to będzie jeszcze wyrównać. Ja bym to, ty, a może zróbmy to tutaj na tym wzgórzu, taką stację. Zobacz, tak jak jest tutaj to wzgórze, czy to nie będzie fajnie wyglądało? Nie wyrównać. No to się wyrówna, zaraz to ogarniemy, spoko. Na tym poziom tutaj wyrównać, całe tak? To okolice. Chcesz tutaj tak? No dobra, bo widzę, że Woski ma wizję, tak jak miał w Biworldzie jedynce wizję na ten park nasz cały, tak dinozaurów, no to teraz ma wizję. No, ale wizja była mimo wszystko. No, jak, nie wcale takie 5 minut przed odcinkiem, bo trochę to tam to nie było takie złe wcale. Ten Biworld 1, gdzie były dinozaury, też fajnie to wyszło wszystko. No, dodatkowo mi jakiś Pokemon. A jedny minus to był ten. Dawaj tego Pokemona. No, jedyny minus to był serwer. Ogólnie było za dużo modów i nas serwer nie wyrabiał i były mega laksy, bo za dużo modów dodaliśmy. Z tym, że teraz mamy troszkę lepszy serwer i to też powinno troszkę lepiej działać. Ale tam dużej różnicy nie ma. Woski się obudził. Woski się... W ogóle ile tu ptaków lata, zobacz ile Pokemonów tu lata. Woski... Woski sobie przypomniał w połowie odcinka, żeby mikrofon dać głośniej, no spoko. No bo ja mam cicho na moich odcinkach. Także musicie zostawić. Musicie mi to wybaczyć, bo teraz będziecie mieli połowę odcinka głośniej Woskiego, a połowę odcinka będziecie mieli ciszej. No nic na to, nic na to nie poradzę. No będę musiał to ciąć teraz, przecinać, dzielić na pół, żeby później jedną stronę zrobić głośniej, drugą ciszej. A idź ty taki panie właśnie nagrywanie odcinków z Woskim. Cztery kliknięcia. Dobra, kliknięcia i dobra, twoje cztery kliknięcia, mów tutaj. A pytałem się ciebie, jak do ciebie odcinek nagrywaliśmy, czy jesteś głośniej? Nie, jest tak jak zawsze było, no, jasne. A u mnie tak jest zawsze. Ja nie mogę, dobra, nieważne. Ile tego terenu równa masz? Takiej tej stacji dużej nie będziemy tu robić chyba. Ale może cały teren wyrównać tutaj, dookoła tej góry. Dookoła tej góry chcesz taki cały teren równać? Panie. Ej, ale szafir fajnie to wygląda w ogóle. O, czekaj, bo coś mnie zaatakowało, czekaj tutaj. Jakiś ziomuś mnie zaatakował. Zaraz go pocisnę. Ło, prawie na jednego strzała, nie? I tak jak mówiłem na moim odcinku, chyba pierwszym, będziemy robić coś w stylu takich walk pomiędzy nami, tak jak robiliśmy na przykład w tym odcinku i w innych odcinkach, ale takie na przykład raz na jakiś czas, raz na miesiąc i będzie nagroda jakaś, na przykład jakiś najlepszy Master Bolt, który łapie na stopie, zawsze złapie Pokemona. No ale w sumie to jest spoko pomysł. Można coś takiego pokminić. To co? To chyba na tyle. Także słuchajcie, ten odcineczek mam nadzieję, że wam się spodobał. W końcu udało mi się Woskiego.
Woskiego, co mi dałeś? Gdzie? Co? Jak? Co? Co? Nasionko dałem. A, nasionko. Dobra, także udało mi się Woskiego na odcinek wam przyprowadzić wedle mojej obietnicy. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kanał do Woskiego. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcji i dzwoneczek. I czekajcie na kolejne odcineczki z Beyonda dwójeczki. I co? Trzymajcie się, hej!